Panie marszałku, panie i panowie posłowie, jako dziecko uwielbiałem cyrk. Pochodzę z rodziny, której za bardzo nie stać było na finansowanie zbyt wielu rozrywek dla dzieci i wyjazd do cyrku to było wielkie przeżycie, bo zdarzało się raz na wiele lat. Do dziś pamiętam taką wycieczkę zorganizowaną samochodem strażackim dla dzieci strażaków ochotników. Marzenia dziecięce się czasami spełniają, nawet po latach. A kto by pomyślał, że to sam cyrk przybędzie do nas i jeszcze, gdyby się uprzeć, to by można nawet dotknąć przedstawicieli cyrkowej ekipy. Zawsze się zastanawiałem, dlaczego cyrk musi być okrągły. Pewnie cyrkowcy czują się w nim najlepiej. Może to już sam okrągły kształt pomieszczenia indukuje cyrkowe zdolności, ale to pytanie z kategorii, co było pierwsze, jajo czy kura. Jak ja lubiłem klaunów. Jak tylko zaczęło się przedstawienie, to wypatrywałem właśnie ich. Klaun był niepowtarzalny, niepodpisany oczywiście, ale każdy wiedział, że to klaun, nawet zanim się odezwał. A te małpy, jakież one mądre były, jak ludzie, potrafiły nawet książkę w rękę wziąć i udawać, że umieją czytać. I nawet okulary im zakładano. A najśmieszniejsze to, jak pamiętam, były te, które miały takie charakterystyczne czerwone atrybuty. Tak, te małpy zawsze będą mi się kojarzyć z rewolucją. A papugi cyrkowe, cóż to za piękne ptaki, jakie kolorowe, jakie inteligentne. Mówić po ludzku umiały, nawet starały się śpiewać. Cóż to był za śpiew, gdyby je nagrywano, to pewnie trafiałyby na listy przebojów. Choć ja osobiście to do końca tym papugom nie wierzę. Kiedyś ktoś postawił mi taką papugę na ramieniu i cały czas się bałem, że mnie dziobnie. No a ci iluzjoniści, jak oni te króliki z garnka potrafią wyciągać, albo pieniądze zrobić z niczego. No ale najlepsi są ci, co zdaje się nazywają ich mentalistami. Ciemny strój, nienaganna poza, groźna mina nieboszczyka i wywołanie nastroju grozy. Zaraz zawali się świat, albo przynajmniej namiot cyrku. Oj, ciarki przechodzą. A te cyrkowe koniki i ci jeźdźcy na nich. Wydawało się, że wbrew prawom fizyki spaść z konia w ich przypadku niepodobna. A dziś z koni z pięknymi zdobionymi grzywami zrobili rubikonie. I wlezie taki na rubikonia i co chwilę jak nie grzmotnie na łeb na szyję, w świetle Jupiterów, że wstyd na cały świat. I wreszcie lwy, panujące nad światem zwierząt, dostojne, groźne, majestatyczne, sprawiające wrażenie, że jednym otwarciem paszczy są w stanie w mgnieniu oka schrupać swoimi olbrzymimi zębami tresera. Dziś prawdziwych cyrkowych lwów już nie ma. Te, co są, to udają, że panują nad czymkolwiek. Grzywy nie widać, raczej ziewają, a nie ryczą, a jak już otworzą paszczę, to zęby jak u konika pony. Bez widocznych kieł, starte, a może nawet sztuczne. Nie schrupałyby nie tylko kości, ale chyba nawet skórki od chleba. Ale pomimo ułomności tego dzisiejszego cyrku, wszelkie braki można zatuszować, nadrobić i puścić w świat przekaz, że to co najmniej ranga cyrku korona. I dla mnie to jest najważniejsze. Nieważne jak jest w rzeczywistości, ale jak pokazują to media. I dzięki temu będę mógł się pochwalić. Byłem, widziałem, najlepszy cyrk, na jaki nas obecnie stać. Jednego tylko nie mogę zrozumieć. Publiczność wykupiła bilety, rozsiadła się na krzesłach, a małpy, papugi, lwy i cała reszta uciekła. A to cyrk. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.